Drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, witam was bardzo serdecznie 28 marca w poniedziałek, w ten poranek, kiedy rozpoczynamy nowy tydzień. I Słowo Boże, które chce nam towarzyszyć od poniedziałku, nie tylko dzisiaj, ale także każdego dnia, zapisane jest w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, w 11 i 12 wierszu. Wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Ewangelista Jan w 3 rozdziale, gdzie w 7 i 8 wierszu tak czytamy. Mówi dzisiaj do nas słowami naszego Zbawiciela. Jezus rzekł do Nikodema: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Drodzy, podstawowe pytanie, które pewnie każdy z nas dzisiaj zadaję sobie po przeczytaniu tych tekstów, to pytanie odnośnie miejsca, czasu, gdzie faktycznie możemy, tak jak to opisują te dwa teksty, usłyszeć naszego Stwórcę. Usłyszeć tego, który jest dawcą dobrych i doskonałych darów, który jest stworzycielem świata. Dzisiaj w gwarze dnia, który rozpoczynamy. Dzisiaj, kiedy usłyszymy wiele informacji, które burzą porządek naszego świata, nie będzie sprzyjało temu, aby usłyszeć łagodny powiew, aby usłyszeć tego, który przychodzi i nie wiemy, dokąd idzie. Drodzy, tak bardzo dzisiaj potrzebujemy czasu, w którym możemy odetchnąć. Tak bardzo potrzebujemy miejsca, w którym możemy poczuć ten cichy, łagodny powiew. Eliasz mógł go poczuć na górze. Tam, gdzie nic i nikt mu nie przeszkadzało. Tam, gdzie nie było gwaru tego świata. Dzisiaj, drodzy, również wybierając się na szlaki górskie, mamy tą nadzieję, że tam będziemy mogli chociaż na chwilę wyciszyć się, wyciszyć nasze serca, dać ponieść się temu, który jest naszym pokojem, który chce do nas przemawiać w ciszy. Doskonale też wiemy, że jest mało już takich miejsc, w których możemy w spokoju, w ciszy, w samotności oddać się modlitwie, rozmowie z naszym Stwórcą, który chce i dziś tymi słowy do nas przemawiać, który chce w taki, a nie inny sposób mówić do nas w ciszy, abyśmy go słuchali,
abyśmy otwarli swoje serca. Drodzy, życzę Wam, abyśmy mogli odnaleźć w gwarze tego świata, w tym wszystkim, co wokół nas teraz jest, takie miejsce, taki czas dla siebie, abyśmy mogli skłonić swoje głowy, abyśmy mogli rozmawiać z naszym Stwórcą, tym, który jest pokojem, tym, który jest nadzieją, tym, który mówi do nas, że jest miłością, którą w Jezusie Chrystusie dał człowiekowi. Panie Boże nasz, potem jak objawiłeś się w Jezusie Chrystusie, nie szukamy Cię już w świetle reflektorów wydarzeń światowych, które są dzisiaj na ustach wszystkich, a jutro zostaną zapomniane. Znajdujemy Cię w miłości, która się nie nadyma, w pokornej służbie miłości, której doświadczamy od innych ludzi i dalej innym niesiemy. Wszechmogący Boże, Tobie chcemy polecić ten rozpoczynający się dzień. Ciebie chcemy prosić o to, abyś dał nam wytchnienie, abyś dał nam czas i miejsce do tego, abyśmy mogli poczuć to, że Ty jesteś z nami. Nie w spektakularnych wydarzeniach, ale Ty przemawiasz do nas w ciszy. W ciszy, której coraz częściej nam brakuje. Przychodzimy do Ciebie jako Twoje dzieci, aby prosić Cię o pokój dla całego świata. O pokój, którego ten świat dać nam nie może. Boże Wszechmogący, prosimy Cię o Twoją rękę ojcowską, aby prowadziła nas, strzegła, aby nam błogosławiła każdego dnia. Boże Wszechmogący, bądź z nami dzisiaj, od samego początku aż do końca. Bądź, prowadź nas. Wlewaj w nasze serce miłość do drugiego człowieka, abyśmy również mogli być dla innych drogowskazem, tam, gdzie mają Ciebie szukać. Boże, bądź z nami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Życzę Wam, drodzy, wszystkim błogosławionego dnia. Niech Bóg Was prowadzi i strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i da Wam swój pokój. Amen.